Cześć, tak się macie, tutaj Pelka Damian, witam was w trzecim materiale z wersji demonstracyjnej gry FIFA 16. Dzisiaj, no cóż, zagram El Clasico. Grałem już sobie kobietami, grałem również w draft, no to czas na zwykły mecz towarzyski, znaczy nie taki zwykły mecz, w końcu kurczę. Dwie największe drużyny świata zmierzą się w tym momencie ze sobą. Zawodowiec, minut 4, jeszcze nie klasa światowa, nie jestem gotowy, gram sobie codziennie. No mam nadzieję, że to mnie jakoś przygotuje do pełnej wersji gry, jednak i tak wiemy, że to może się znacząco zmienić, więc też nie ma co się aż tak bardzo przyzwyczajać. O proszę, Munir miał 75, no oficjalnie wiemy, że będzie miał overall 73, ale też taka ciekawostka. Dobra, nie ma co zmieniać w tej drużynie, prezentuje się naprawdę solidnie, więc przenieśmy się na Estadio Santiago Bernabeu. Spotkanie czas rozpocząć, staram się przyzwyczaić do tej gry. Nie ukrywam, jest mi troszeczkę trudno. W FIFA 15 mogłem sobie pozwolić na, no po prostu nagranie na aferę. Tutaj czuję po prostu, że podania są... O Jezu! Podania po prostu mają jakąś wartość. Naprawdę trzeba piłkę szanować. I to jest jednak coś, czego muszę się nauczyć. Czekajcie, 34 metry do bramki. Kto może wykonać ten rzut? A właściwie Messi zaryzykuje, panie i panowie. No wątpię, że coś z tego wyjdzie. Messi! Uhu! Co za genialny strzał, był to knuckleball. Może jeszcze bramka. Suarez! O Jezu, fatalne uderzenie, ale ten... Stały fragment gry był czymś naprawdę pięknym. To jak ta piłka wirowała w powietrzu. Naprawdę wow, muszę nad tym popracować, ponieważ no w końcowej fazie gry mogą padać naprawdę piękne bramki. Więc jeszcze odnosząc się do ostatniego filmu z kobietami. Doskonale rozumiem, że nie każdemu mogły się spodobać moje komentarze. Jeśli kogoś uraziłem, to oczywiście za to przepraszam, ale pamiętajcie, to miało mieć charakter humorystyczny. Doskonale wiem, że jakieś wybitne żarty to nie były, niektórych mogą bawić właśnie takie szowinistyczne teksty, niektórych teksty o politykach, żarty o murzynach, o żółtych, o czarnoskórych, o również białych, o Ruskach, o Niemcach, czy mówiłem o Żydach, nie wiem. Jednak sami wiecie, do czego zmierzam, no. Każdy ma inne poczucie humoru, ja chciałem raz sobie tak zaszaleć, no ale już przestaję. Będę normalnie komentował, czasami może jakieś dzikie porównanie wykorzystam, a tak to, no chcę być spokojnym człowiekiem, dośrodkowanie i pikę teraz spokojnie. Gram na tym zawodowcu, no jeszcze nie jestem gotowy wejść na klasę światową. Znaczy, powiem wam tak, mógłbym zagrać na klasie światowej, ale ja nie trafię żadnej bramki. Z trudem, ale obronię rezultat 0-0, ale ja chcę dzisiaj wam pokazać jakieś gole. Było blisko, teraz powiem krótko, trzeba się skupić i no zdobyć bramkę, nie stracić, cholera, no. Nie miała to być piłka do Suareza, jednak jak widzimy, on ją odbiera. Ach, no może być i out. Ładnie. Nie ukrywam, Gareth się teraz postarał, Benzema wkurzony, no mogłeś podać do mnie, nie, tam się chamić, no ale nie wnikajmy tutaj w sprawy pomiędzy piłkarzami Realu Madrytu. Myślałem, że to gol, cholera. Również chciałbym się z wami podzielić tym, że zastanawiałem się, na jakiej konsoli ja mam grać. No i jeśli mam być z wami szczery, to jakoś lepiej używa mi się pada od PlayStation 4. Jak głupio to brzmi, tak jednak jest mi łatwiej, no, na tej konsoli. Mimo, że ligi nie wygrałem, tak jednak, no właściwie zrobiłem to na Xboxie, no ale kurczę, nie wiem czy rozumiecie, jakoś lepiej czuję się z padem od PlayStation 4 w ręce. Czekajcie, bo może wyjść z tego coś naprawdę dobrego, Rakitic. Teraz, ach, kurczę, naprawdę przeciwnik potrafi odebrać piłkę, więc mówię, prawdopodobnie główna seria będzie miała miejsce na konsoli od Sony. Myślałem nad Xboxem, bo nawet byłaby szansa na zagranie legendami, no ale może kiedyś powróci Back to Glory, zobaczymy. Cross z dystansu, ale... Co mogę powiedzieć, czas na drugą połowę tego spotkania, ale jako, że ja, no, staram się być z wami szczery, no to jest to inne spotkanie. W sensie rezultat taki sam, ale w rzeczywistości przegrałem 1-0 po karnym Ronaldo i doszedłem do wniosku, że to nie jest coś, co chcę wam pokazać. Ja mam zamiar zdobyć gola i cholera, zaraz to zrobię, a nie chciałem całego meczu od nowa nagrywać, ponieważ to troszeczkę się nagadałem. No ale mam nadzieję, że jakoś docenicie tam moją szczerość, no nie będę kłamał, że no tak, to jest oryginalny materiał. No dobra, koniec gadania, czas na grę, ponieważ chcę zdobyć ładnego gola. Panowie, kontra, no lecimy, nie ma co zwlekać. Świetnie! Suarez do Neymara, Neymar znajduje Messiego na skrzydle, Lionel Messi troszeczkę się zatrzymał, Marcelo próbuje go powstrzymać, Rakitic w polu karnym dojdzie do ach, jak ja czegoś takiego nie, no po prostu nienawidzę, obrońca pojawia się znikąd w ostatnim momencie, no i niestety po całej akcji, jednak to może być zabójcza kontra, Karim Benzema poszukał, ale świetnie Alves.
No Suarez łatwiej tego nie mógł zrobić. Gol, gol, gol! Świetnie, a teraz pokażę wam. No, lub, no nie, nie to, nie to. Owszem, interakcja z kamerzystą jest czymś naprawdę niesamowitym. Jednak chciałem przedstawić cieszynkę, która po prostu łączy się z Dix United. Jako, że dla zespołu używam herbu Portland Timbers. No to jest taka fajna cieszynka Timber. Cholera, koleś pada jak kłoda, jak drzewo po ścięciu, a ten mi podbiegł do kamery. No nie, ale ładne wykończenie, nie ukrywam. To jest Messi. Doskonale go znamy. Messi! Ręka! Zaraz! Suarez za... Uach! Za pola karnego, za bramkę. Co wykombinuje Neymar? Ulala! Co za bramka! Dośrodkowanie z Rabony! Nożyce Rakiticia! 2-0, no właśnie dlatego zrestartowałem ten mecz, ponieważ liczyłem na świetnego gola. To jest właśnie to, no nigdy nie trafiłem gola z nożyc w FIFA 15, z tego co pamiętam. Tutaj bang, ale strzelił. Szczerze nie spodziewałem się, że to wpadnie do siatki. Niespodzianka. Zauważyłem, że woleje naprawdę działają. No w tym momencie zobaczyliśmy kunszt Rakiticia. Sam nie wierzył. Nie uwierzył, że on strzelił takiego gola. Biedak zszedł na zawał. O, zamieszanie. No, gratulacje, to było trudne. No, liczyłem na coś lepszego od Messiego, na większą rotację. Jednak spotkanie zostaje zakończone przez sędziego. 2-0, naprawdę jestem zadowolony, ponieważ wydaje mi się, że ten drugi gol to było naprawdę coś specjalnego. Rabonka, nożyce, no lepiej być się mogło. Znaczy pewnie mógł polecieć jakiś skorpion albo w ogóle, kurczę. No nie mam pojęcia, skarabeus, cokolwiek, to było świetne. Jak widzimy, dwa strzały, jedna bramka. Ivan Rakitic wybrany zawodnikiem tego spotkania. No tak mi się wydaje, ponieważ kamera koncentruje się właśnie na piłkarzu chorwackiego powodzenia. Tak, powodzenia. Powodzenie to on będzie miał po meczu. Oczywiście chodziło mi o pochodzenie. Świetne spotkanie. Z pewnością kibice zebrani na Santiago Bernabeu nie są zadowoleni. Jednak ja jestem zadowolony, ponieważ wydaje mi się, że wyszło to dosyć ciekawie. Mecz sfałszowany. Jednak ludzie mówią o FIFA Mafii. To jest prawdziwa PLKD Mafia. Ja za to przepraszam. Jednak mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. No i co mogę powiedzieć? Co, jutro słyszymy się w najlepszym z najgorszych? No, jeśli będziecie grzeczni. Jeśli tak 3000 łapek w górę. No i tak pewnie mnie już nie słuchacie. Dobra, cześć. Dzięki za oglądanie.